Pomoc dla Lwowa i uchodźców z Ukrainy. Protesty przed konsulatem Rosji. Prezydent Krakowa mediatorem w sprawie odwołania dyrektora Teatru Słowackiego. Kraków po raz trzeci staje do walki o tytuł Zielonej Stolicy Europy. Pomagamy drzewom rosnącym przy ulicach. Tym żyje miasto. Iwona Sietnik-Kornecka. Dzień dobry. Zapraszam na Miejski Serwis Informacyjny. Kraków przygotowuje pomoc dla Lwowa. Poprosił o nią mer tego miasta. Potrzebne są koce, ubrania, żywność i środki higieny osobistej. Zbiórka trwa codziennie od godziny 12 do 20. Specjalny magazyn został zorganizowany na Stadionie Miejskim. Wejście od strony parkingu przy ulicy Rejmonta. Na razie inwentaryzujemy też pewne rzeczy. Inwentaryzujemy miejsca, gdzie można zlokować. Rozmawiamy ze szpitalami, miejscami związanymi z lecznictwem. Co można zgromadzić. No tu jest cała masa rzeczy, no to są kwestie przedszkoli, szkoły. Jeżeli przyjadą tutaj większa ilość Ukraińców, no to trzeba gdzieś ich rozlokować i dać im. No potem przyjdzie kwestia zatrudnienia i takiej bieżącej pomocy. W związku z zamknięciem przestrzeni powietrznej nad Ukrainą, samoloty z Ukraińcami, które lecą z innych krajów na Ukrainę, będą musiały lądować albo w Krakowie, albo w Rzeszowie, albo w Katowicach. I tutaj będzie problem związany z zapewnieniem transportu z lotniska do granicy ukraińskiej. Też poprosiłem pana mera, aby tam zapewnił, żeby Straż Graniczna ukraińska przepuszczała te samochody czy pociągi, bo będą jeździć i tak w taki łatwiejszy sposób. To nie tylko Ukraińcy, którzy chcą wyjechać z Ukrainy, ale są też tacy, którzy chcą wrócić do siebie, do domu. Tysiące osób z różnych krajów sprzeciwiają się rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Demonstracje solidarności z obywatelami Ukrainy odbywają się przed Konsulatem Generalnym Rosji w Krakowie. Kiedy do ciebie w noc dzwoni matka i płacze i mówi, że teraz zaczęła wojna, teraz można słyszeć, jak tam po miastach idą bomby. Kiedy ci takie mówią, to już nigdy nie zechcesz dalej spać. I to ja tak dzisiaj wstałem i ja powiem szczerze, że dla mnie to jest szok. Ja nigdy nie wiedziałem, ja wiedziałem, że może być jakaś hybrydna wojna, cokolwiek, jakiś taki konflikt, ale taka wojna w XXI wieku, to jest coś straszne, naprawdę. Powiem wam, że ja jestem z Białorusi, po mnie może nie widać, ale ja przyszedłem tutaj, żeby podtrzymać swoich kolegów, którzy teraz są zarówno na Ukrainie, jak i tutaj ubolewają po swojej rodzinie. My jesteśmy razem z Ukrainą, my podtrzymujemy ją, bo jest nasza sąsiednia kraina i no, to nie musi tak być, my musimy to jakoś zastopować. Tutaj w Krakowie zbieramy się zamanifestować nasz protest, przywrócić kolejny raz uwagę do tego, co się dzieje w Ukrainie. To już nie jest sprawa Ukrainy, to jest sprawa całego cywilizowanego świata. Z wieży ratuszowej zabrzmiał dzwon Bolesław. W średniowieczu bił na alarm i ostrzegał mieszczan przed niebezpieczeństwem. Teraz odezwał się w geście solidarności z Ukrainą. Thank you.
Do Krakowa docierają już uchodźcy z Ukrainy. Miasto udzieliło m.in. schronienia 9 zawodnikom ukraińskiej kadry narodowej w kajakarstwie górskim. Trenowali na torze na Kolnej i mieli wracać do domów. Poprosili o możliwość pozostania pod Wawelem. Dla wszystkich uchodźców Kraków przygotowuje miejsca noclegowe, tłumaczy i pomoc psychologiczną. Już mamy pierwszą grupę, mianowicie reprezentacja Ukrainy w kajakarstwie górskim, która tutaj trenuje, poprosiła o to, żeby mogła zostać, żeby ich jakoś zaopiekować. My jesteśmy w stałym kontakcie z organizacjami ukraińskimi, które funkcjonują w Krakowie. Te organizacje nam dały cały szereg wytycznych, co by interesowało Ukraińców, którzy przyjechają, przyjeżdżają. Tutaj głównie chodzi o sprawy związane z informacją, co ma robić, gdzie ma się zwrócić, o co może wnioskować i tym podobne rzeczy. My jesteśmy na to przygotowani. Zbadaliśmy, ilu pracowników Urzędu Krakowskiego jest w stanie im pomóc tak na bieżąco, w sensie znajomości języka albo rosyjskiego, albo ukraińskiego. Jest to grupa około 40 osób. Niektórzy Krakowianie dzwonią do wydziału, który się tym zajmuje, do Wydziału Bezpieczeństwa i mówią, że mają do dyspozycji mieszkanie na przykład, że jeżeli byłaby potrzeba, to są gotowi przekazać. Myśmy zrobili takie wstępne badanie. To jest o kilka tysięcy miejsc, gdzie można ich ulokować. Większość obostrzeń covidowych zniesiono od 1 marca. Maseczki w przestrzeniach zamkniętych, zwłaszcza w komunikacji miejskiej, sklepach czy w kinie, będziemy jednak nosić nadal. Od 1 marca nie obowiązuje już zalecenie pracy zdalnej. Przestają obowiązywać obostrzenia gospodarcze, w tym limity osób w pomieszczeniach. Ponownie zostają otwarte dyskoteki, kluby i inne miejsca udostępnione do tańczenia. Izolacja dla chorych na COVID-19 i kwarantanna dla domowników będzie nadal obowiązywać. Wszystkie budynki Urzędu Miasta Krakowa znowu dostępne dla bezpośredniej obsługi. Od poniedziałku 28 lutego. Pamiętajcie jednak, że dobrze jest wcześniej umówić się na wizytę z urzędnikiem. Punkty obsługi mieszkańca w galeriach handlowych nadal pozostają zamknięte. Nie zapominajcie też, że wciąż działa usługa Paczkomat Urząd 24 i że kontaktować się z urzędem możecie także drogą mailową lub telefoniczną. Koniec remontu na ulicy Klasztornej. Od piątku Klasztorna na odcinku od Żaglowej do Ronda przy Moście Wandy jest otwarta dla ruchu dla wszystkich. Wykonawca remontu kończy jeszcze budowę zbiornika retencyjnego, do którego kierowana będzie woda opadowa z całej ulicy. Aby od 25 lutego kierowcy i piesi mogli bezpiecznie korzystać z Klasztornej, konieczny był ten ostatni akord rozbudowy ulicy. W ostatnich dniach przy sprzyjającej aurze trwało malowanie pasów i stawianie znaków. Kosmetyka, bez której ulica nie byłaby ulicą. Wcześniej wykonawcy udało się zabetonować zatoki przystanków autobusowych, co nie było czynnością łatwą ze względu na nieprzewidywalną pogodę. Większość najbardziej skomplikowanych prac kryje się jednak pod świeżą farbą i asfaltem. Klasztorna praktycznie została wybudowana od nowa. Drogowcy musieli wymienić wszystkie instalacje znajdujące się pod ziemią. Na tym nie koniec. Od podstaw wybudowano kanalizację sanitarną i deszczową. Jej perłą w koronie jest ten gigantyczny zbiornik retencyjny. Zmieści tyle wody, co w dwóch 25-metrowych basenach. Przy zbiorniku trwają jeszcze prace wykończeniowe. Dzięki niemu zwiększy się bezpieczeństwo powodziowe całej okolicy. Kraków ponownie staje do walki o tytuł Zielonej Stolicy Europy, tym razem na rok 2024. Dlatego do 11 marca czekamy na Wasze spostrzeżenia i uwagi dotyczące tematów i spraw, które powinny się znaleźć w aplikacji do European Green Capital Award 2024. Zapraszam serdecznie na stronę krakow.pl, gdzie możecie Państwo zgłaszać swoje uwagi. Co już w Krakowie jest dobrze, a co jeszcze należy poprawić? No, zaczynamy żyć bardziej świadomie w dzisiejszych czasach. Segregujemy śmieci, wytłumiamy hałasy, zaczynamy używać środków lokomocji elektrycznych, myślimy o oszczędzaniu wody. Ale co jeszcze można poprawić? Co jeszcze można by było zrobić? Może są jakieś miejsca w mieście, na które należy zwrócić szczególną uwagę? Bardzo prosimy o tę inicjatywę po to, abyśmy stworzyli taki program, który pozwoli zostać miastu Kraków zieloną stolicą Europy. Wspólna inicjatywa. Symbolicznie jesteśmy na Młynówce Krakowskiej, która powstała w latach 90. ze wspólnej inicjatywy mieszkańców i radnych tego miasta.
połączyła kilka dzielnic przepiękną alejką, po której spacerują dzisiaj całe rodziny, czyli razem się da. Spróbujmy stworzyć taki rodzaj programu, który pozwoli nam stać się w końcu zieloną stolicą Europy. Zapraszam do tej inicjatywy bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców Krakowa. Tomek Szymszajner. Lepsze warunki dla drzew rosnących w centrum miasta. W Krakowie rozpoczęło się czyszczenie tzw. okienek, czyli ziemi wokół drzew posadzonych w chodnikach. W ramach bieżącego utrzymania będziemy przy tych drzewach w centrum miasta, które rosną w okienkach, poprawiać ich warunki siedliskowe, czyli wyciągamy te kraty zabezpieczające, one są czyszczone, wzruszana jest ta wierzchnia warstwa gleby, bo to, co najbardziej istotne, to ta ziemia po prostu pod tymi drzewami jest bardzo ubita. Naniesione są różne nieczystości, niestety też czasami śmieci, pozostałości po papierosach się tam często też znajdują, więc to wszystko musi być wyczyszczone, ziemia musi być wzruszona. Jeżeli jest, to jest usuwana też stara agrowłóknina, która jest już w tym miejscu kompletnie niepotrzebna. I później po takiej wymianie tej ziemi z wierzchu, po jej takim napowietrzeniu i wzruszeniu, przysypywane jest to zrębkami, tak żeby w procesie gnicia mogły one odżywić tą ziemię pod drzewami. I taki zabieg będzie wykonywany przy blisko 150 drzewach w centrum miasta. Odwołanie Krzysztofa Głuchowskiego z funkcji dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie teraz w serwisie. O mediację pomiędzy dyrektorem a marszałkiem województwa został poproszony prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Odbyłem rozmowę taką bardzo nieoficjalną z panem marszałkiem Kozłowskim. Odbyłem rozmowę z panem prezesem ZASP-u, panem Szusterem i z panem dyrektorem. Z rozmowy z prezesem ZASP-u wyszło, że on także pragnie w tej sprawie mediować, co zresztą już zaczął, bo spotkał się dzisiaj, z tego co wiem, z panem premierem Glińskim. Cały proces mediacyjny będzie przebiegał dwoma torami. Pan prezes ZASP-u i ja. Ja chciałem bardzo podziękować panu prezydentowi za włączenie się. Wszyscy w teatrze i myślę też, że mogę mówić też w imieniu całego środowiska, bo dostaliśmy nieprawdopodobne wsparcie z całej Polski i nie tylko już teraz Polski. Jesteśmy pełni nadziei, że taka mediacja odniesie skutek, to znaczy, że zaczniemy wreszcie rozmawiać po prostu. Nowy punkt sprzedaży biletów przy ulicy Starowiślnej. Znajdziecie go obok siedziby Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku od 8 do 16. Myślę, że to jest świetnie skomunikowane miejsce, które będzie cieszyło się dużą popularnością wśród pasażerów, a to jest dla nas ważne. Myślę, że także komfort sprzedaży biletów tutaj będzie nieporównanie wyższy niż w innych miejscach i to też jest dla nas ważne, bo jeżeli nawet krótko się tutaj będzie przebywało, to jednak dobrze, żeby przebywało się w dobrych warunkach, szczególnie w klimatyzowanych pomieszczeniach z miłymi paniami, które sprzedają te bilety. To, co najważniejsze oczywiście, to dwa kolejne stanowiska sprzedaży biletów, chociaż zachęcamy do internetu, wiemy, że czasami trzeba sprawę załatwić indywidualnie. Nowością jest przejście w system infokiosku, to znaczy tego, żeby nie tworzyły się kolejki, jakie znamy, więc staramy się wdrażać rozwiązania, które mają temu sprzyjać. Będziemy się temu przyglądać, jak coś wdrażać tego typu rozwiązania w pozostałych punktach. Pamiętajcie także, że już w sobotę wyjazdowy trening biegowy w Puszczy Niepołomickiej. Akcja Trenuj w Krakowie nabiera rozpędu. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na kraków.pl. A ja już się z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę, dobrego dnia i do zobaczenia.